Witajcie, z tej strony Sebastian. Prosiliście mnie o to, żebym wrócił do tej serii Kto pytanie błądzi. Na waszą prośbę to zrobię. I może działajmy w ten sposób, że wybiorę jakiś filmik, przeczytam komentarze pod tym filmikiem, najciekawsze komentarze wybiorę i na te pytania będę odpowiadał. I zaczniemy od jednego z ostatnich filmików, czyli kilka minut z mojej pracy, nagrady w Chorwacji 1 sierpnia 2013 roku. Sądzę, że w przyszłych filmikach tych pytań będzie więcej. Tutaj będą tylko 4 pytania, jak się nie mylę, bo już je sobie przygotowałem, ale na pewno w przyszłości pytań będzie więcej, ponieważ jesteście już poinformowani, że na te pytania będę odpowiadał. Jeżeli więc jesteście zainteresowani, żeby mnie o coś zapytać, to śmiało atakujcie pod filmikami, tylko pod nowymi. Czyli do tego filmiku już na przykład wracać nie będę. Jak napiszecie jakieś pytanie pod tym filmem, który teraz komentuję, no to na to już odpowiedzi nie dostanę. Zadawajcie więc pytania pod najnowszymi filmami. Pierwsze pytanie od Peter2599. Mam takie pytanie. Czy firma zwraca Ci pieniądze za paliwo do samochodu? Oczywiście, że zwraca. To jest bez względu na to, czy jeżdżę z własnym samochodem, czy wynajmuję samochód. My się zwyczajnie z tego rozliczamy. Jeżeli więc jadę na jakiś projekt, przejadę 1000 km, wydam powiedzmy nie wiem, 500 euro na benzynę, to wtedy wystawiam firmie rachunek i oni te pieniążki mi zwracają. Tak samo jest z hotelami, tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. To są zwyczajnie koszty związane z moją pracą i za te właśnie takie koszty firma pokrywa. I najczęściej jest tak, że ja płacę firmową kartą kredytową. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to dostaję pieniążki, czyli taką zaliczkę dostaję z firmy, żeby tymi pieniędzmi płacić. Ale czasami zwyczajnie płacę własną kartą albo własnymi pieniędzmi, ale potem firma mi to zwraca. Kolejne pytanie od Kamil Musiek. Czy to nie jest czasem tankowiec i wypompowuje balast? No ale w Chorwacji nie ma złóż ropy, więc skąd by wziął ładunek? Ciężko stwierdzić, niech lepiej Szogun się wypowie. No to się wypowiadam. Ten statek, który teraz widzicie, bo postaram się tam wrzucić jakąś kawałek tego filmu wrzucę, to jest chemikaliowiec. On różne tam, wiadomo, różne rzeczy przewozi. Ale to, co teraz widzicie, to jest monitor. Monitor służy do gaszenia pożarów. Jeżeli więc na open decku, na tym otwartym pokładzie pojawi się ogień, to właśnie jedną z możliwości ugaszenia tego pożaru jest skorzystanie z monitora. Ten monitor działa na dwa sposoby. Albo podaje zwyczajną wodę morską, albo wodę morską zmieszaną ze specjalnym koncentratem. I po zmieszaniu z tym koncentratem powstaje piana. Nie ma tej piany dużo. To jest naprawdę taka cienka warstwa. To wygląda jak dywan, powiedzmy. Grubości dywanu, może troszkę więcej. A jej celem jest odcięcie ognia od tlenu. Następne pytanie od Mr. Kamilek 6656. Sebastianie, a co ty właściwie robisz na tych statkach? Temat był poruszany wielokrotnie, wiem, że jest wielu nowych widzów, dlatego obiecałem, że nakręcę cały filmik, w którym o tym dokładnie opowiem. A tak bardzo pokrótce, pracuję jako inżynier, specjalizuję się w uruchamianiu i serwisowaniu generatorów azotu służących do inertowania zbiorników na statkach, ale oprócz tego teraz nauczyłem się też kolejnych rzeczy, czyli do tych systemów azotowych doszły też na przykład LAF, czyli Local Application Firefighting, do gaszenia pożarów w systemie CO2, deck foam, czyli to, co właśnie widzieliście z tym monitorem, czyli dochodzą kolejne systemy, które uruchamiam i serwisuję, z tym, że przyznam bez bicia, że te nowe systemy, których się uczę, są znacznie prostsze, ten system azotowy jest najbardziej skomplikowany i jest w nim najwięcej automatyki. Jeżeli więc klient kupi od naszej firmy jakiś system, to my jedziemy, powiedzmy ja jadę na statek, gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, do Korei Południowej, jadę na statek i pomagam im uruchomić ten system, ponieważ jeżeli ja im nie pomogę tego zrobić, owszem, oni mogą zrobić to sami, ale jeżeli zrobią coś źle, to po pierwsze tracą gwarancję, a po drugie to są na tyle skomplikowane systemy, że oni boją się samemu to uruchamiać, że coś właśnie spierniczą, albo że nie pokażą tego w odpowiedni sposób właścicielowi statku i tak dalej. I dlatego właśnie ja i w tym pomagam, czyli sprawdzam wszystko po nich, sprawdzam, czy dobrze zainstalowali, podłączyli, następnie całą procedurę uruchamiania robię i pokazuję to właśnie klasie, ownerowi, stoczni i tak dalej. Oprócz tego oczywiście serwisy, jeżeli więc w tej chwili zadzwoni do naszej firmy klient i powie, jesteśmy w Wietnamie, musimy się rozładować, a system przestał działać, proszę jak najszybciej kogoś wysłać, no to w tej chwili zbieram się i wysyłają mnie na przykład do Wietnamu właśnie i pomagam im, naprawiam taki system. Kolejne pytanie od Smaki78. Sebastian, myślałeś, żeby zrobić jakiś challenge dla swoich widzów z okazji 40 tysięcy?
nie myślałem o tym, teraz z Agnieszką chwilkę o tym zamienię dwa zdania i powiedzmy, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, jeżeli uważacie, że taki challenge byłby czymś zabawnym, byłby czymś przyjemnym, to piszcie swoje propozycje pod, pod filmami i najwyżej skomentowane, znaczy najwyżej oceniony komentarz, tak, z taką propozycją weźmiemy pod rozwagę. Czyli to nie jest tak, że na pewno zrobimy, jak coś głupiego wymyślicie, to dajcie spokój, no nie? Ale jeżeli to będzie coś ciekawego, sympatycznego, to, to dlaczego nie? Jeżeli więc macie ochotę na challenge z okazji 400 tysięcy widzów, to, to zapraszam do komentowania i ciekawy jestem waszej pomysłowości. To dziękuję wam bardzo, to taki bardzo krótki odcinek, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało atakujcie, tylko też nie pod tym filmem, tylko pod kolejnymi takimi zwyczajnymi filmami, aczkolwiek no nie, ja będę starał się wyłapywać te, te komentarze z pytaniami, ale tak mówię, wolałbym, żeby to było tak, że pod zwykłym filmem, takim z podróży, czy tam jakimś, nie wiem, dziennikiem, vlogiem takim typowym, tam zadajecie pytania i właśnie ja odpowiadam na pytania z konkretnego filmu, a nie wyłapane gdzieś tam z różnych odcinków, żeby się jakiś bałagan nie robił. I przy okazji właśnie informacja, dzisiaj jest niedziela, jutro, czyli w poniedziałek albo we wtorek wylatuję do RPA na minimum tydzień czasu. Nie wiem, jaki tam będzie internet, nie wiem, czy w hotelu w ogóle będzie internet i tak dalej, więc nie wiem, czy będę jakieś dzienniki wrzucał, dlatego od razu uprzedzam. Jeżeli nie będzie ze mną kontaktu przez jakiś tydzień czasu, nie martwcie się, ale jestem zwyczajnie w Republice Południowej Afryki, zajęty pracą i mniej więcej za tydzień czasu, ewentualnie za jakieś 10 dni powinienem wrócić i oczywiście będę tam nagrywał materiał. Byłem już kiedyś w RPA, ale nie miałem możliwości pozwiedzać. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, ze względu na to, że ten projekt jest dosyć długi. A ciekawy jestem właśnie, jak w tym RPA wygląda. A byłem kiedyś w Cape Town. Dobra, no to pozdrawiam w takim razie serdecznie i do zobaczenia. Hejka.